kuźni w Wojciechowie. Słuchajcie Państwo, kuźnia, w której tutaj stoicie, istnieje i funkcjonuje tutaj nieprzerwanie 97 lat. Mój dziadek założył ją w 1920 roku, a wcześniej był 5 lat podkuwaczem koni w carskim wojsku w Rosji, w Kronstadcie. I tu przyjechał do Wojciechowa po odbyciu wojska i postawił drewnianą kuźnię, która służyła ponad 50 lat. W międzyczasie z dziadkiem pracował ojciec mój, a był zięciem dziadka, nie synem, bo dziadek nie miał syna, tylko miał 3 córki i jedną wydał za kowala do okolic Lamęczowa i pracowali wiele lat we dwóch. W międzyczasie ja w wieku 16 lat wkroczyłem do akcji i w wieku 16 lat podkułem pierwszego konia w tej kuźni i konie kułem 30 lat. Także dziadek kuł konie całe życie, ojciec całe życie i ja 30 lat, 35 prawie podkuwałem konie. Robiliśmy tutaj gracki, motyki, siekiery, wozy, pługi, brony, to co służyło wsi i rolnictwu. I to trwało 2,5 pokolenia. I to się skończyło. Jak ręką uciął. Nie ma konia, nie ma chłopa w kuźni, są panie, panowie, nie wiem czy to podkucia, które pani jest, ale konie są zastąpione na wsi traktorami, weszła Unia Europejska do kuźni i koni nie ma. Żadnego konia nie ma na wsi, dlatego też nie ma kogo podkuwać. Ja, żeby nie wyciągnąć ducha w tej kuźni, z tego podkuwania koni, musiałem się przestawić na kowalstwo artystyczne. I obecnie tu się wykonuje przeróżne ozdobne wyroby. Bramy pałacowe, schody kręcone jakieś, balkony, bramy, płoty, krzesła, stoły, łóżka, orły, koguty, winogronka, listeczki, dzwoneczki, mierze i wiele innych wyrobów, które dzisiaj Państwo tutaj zobaczycie. Te różne wyroby robi się z twardego żelaza, za pomocą rąk, młotka i kawała, na którym pracuje. Wiadomo, że żelazo to jest twardy materiał, którego nie można zgiąć. Po to jest kuźnia, po to jest kowal, żeby to żelazo nagrzać. To są temperatury żelaza i kolory. Żelazo w takim kolorze ma około 700 stopni temperatury. Jak się podgrzewa, kolory się zmieniają. 700, 800, 900, 1000. Tu jest 1250 i to żelazo zaczyna się topić w takim kolorze. Ono w tym małym piecyku może się rozpłynąć i może go nie być. A kowal kuje w temperaturze około 1000 stopni. Wtedy to żelazo jest miękkie i można go wyginać w różne strony. Tak wygląda gorące żelazo. Tak wygląda. W łatwy sposób kowal zagina. Kowal zagina takie różne esy, floresy, układa ich do kupy pod różnymi kątami i z tego właśnie wychodzą przeróżne ozdobne wyroby. Tutaj widzicie Państwo, że praca kowala jest bardzo prosta, tylko trzeba wiedzieć, w które miejsce stuknąć. Te esy, floresy można układać pod różnymi kątami i wtedy wychodzą różne kompozycje wzorów. Czy to w bramach, w kratach, w krzesłach, w łóżkach kutych. Różnie można te wzorki układać do siebie i na tym właśnie polega to kowalstwo artystyczne. Tutaj jest taki piórnik kowala, gdzie są różne długopisy. Każdy z tych długopisów jest troszkę inny. I tymi długopisikami można pisać różne litery lub całe zdania w twardym żelazie. Tutaj widzicie Państwo, jest całe zdanie napisane takimi długopisami, tak się pisze. Gdy się w piecu dobrze pali, wtedy kowal młotem wali. To się wszystko pisze takimi właśnie długopisami z tego piórnika. Dawniej za czasów
mojego dziadka nie było prądu elektrycznego w kuźni, więc dziadek sobie przez wiele lat dymał takim miechem kowalskim. Ten miech działa na zasadzie akordeonu, wydobywa z siebie wiatr i ten wiatr dmuchał tutaj w ten piec. Dziadek mi opowiadał, jak byłem mały, że przez jego życie 12 takich drążków dębowych mu się wytarło od ręki. Co kilka lat taki drążek musiał zmieniać, bo wycierała się nie ręka człowieka, tylko drążki dębowe. Można sobie wyobrazić, jaka była ciężka praca kowala. Tu jest jeszcze inne żelazo, które też jest gorące, czerwone i miękkie. To widać, żelazo jest mięciutkie, bo jest gorące, bo jest czerwone. Ale jest takie powiedzenie, jak hartowała się stal. Stal się hartuje tak, że się wkłada do wody, gorące żelazo. Już powinno być troszkę chłodne. O, już jest chłodne. Jestem troszkę gorące. Myślałem, że zimne, ale to takie gorące. Ale to żelazo po wyjęciu z wody zmienia swoją strukturę, swoje właściwości. I to żelazo po stuknięciu się łamie. Także wniosek jest taki, że kowal musi wiedzieć, kiedy wsadzić i kiedy wyjąć. Trzeba z ognia, bo będzie za późno, tak jak w wielu innych dziedzinach. Żelazo albo może się stopić, albo pęknąć. Dawno zachowało się jeszcze koło drewniane od roweru. Tu są gwoździe po sprychach, sprychy jakoś zgniły, ale koło zostało. Tu jest dziurka do maszynki, do potędce, a tu są gwoździe, którymi były pozbijane sprychy. To chyba Państwo wiecie, co to jest? Podkowa. Krótko mówiąc, jest to but konia. Tak jak ludzie mają buty na nogach, tak samo i konie. Ludzie mają buty z materiału albo ze skóry, a koń ma buty z żelaza. Ludziom się przywiązuje buty na sznurówki, a koniom się przybija gwoździami. 8 gwoździ wbija się koniowi w każdą nogę, żeby taki but nie odpadł. Co z tego będzie? Podkowa. Podkowa, tak jest. Chciałem Państwu pokazać, jak z prostego kawałka żelaza robi się podkowę. Dawniej kowal robił podkowy dla koni. Obecnie koni nie ma na wsi, ale kowal dalej robi podkowy, tylko troszkę inne. Na szczęście, z kwiatami, z różami, z sercami, na imieniny, na urodziny, na różne okoliczności takie podkowy robię. Często na wesela Państwu młodym robię, tutaj wypisuję dzień, data ślubu, imiona nowożeńców. Jest taki symbol szczęścia i pamiątka ślubu. Tak tutaj jest w Wojciechowie, że kuźnia stoi w środku Wojciechowa. Tu gdzie jesteście, kościół parafialny jest bliziutko, drewniany, zabytkowy po lewej stronie kościoła, 300 metrów stąd. A dom weselny mojego brata na 600 ludzi jest bliziutko, znowu 400 metrów po tej stronie. Co by nie było, jak jest sobota, są śluby w kościele, Państwo młodzi jadą tędy koło kuźni do domu weselnego na wesele, albo wcześniej drużbowie zamawiają taką podkowę u mnie, albo rodzice Państwa młodych. Wtedy ja z taką podkową wychodzę tutaj na jezdnię przed ślubem albo po,
zatrzymujemy z kolegami takie wesele, dajemy, taką, dajemy Państwu młodym taką podkowę na szczęście, a Państwo młodzi tak 4-5 pół litrówek chyba nie dają i 4 kilo kiełbasy. Jak jest dobra sobota, to jest 2 śluby, jeden o 3, drugi o 4, także wymaj 8 pół litrówek i 8 kilo kiełbasy. Także i Państwo młodzi są zadowoleni, bo mają podkowę. I Kowal, i koledzy, którzy pomagają, też są bardzo zadowoleni z takiej bramy. Są to najbardziej opłacalne podkowy, jakie robię. Chłopy za całe okucie konia tyle nie zapłaci. Żelaza wychodzi kształt podkowy. Takiego tutaj chciałbym prosić o pomoc. Zisiu, chodź, chodź. Zapraszam tutaj, no, jakiegoś dzisiaj. Patrz, jak się boją, Zisiu. No, patrz. Się... No, nic nie ma handlu. Jakie wstydliwe. Dolores, trzymaj kamerę. O, zapraszam na. Jo. Wow. Brawo. Czy mógłby pan nie pierdolnąć tym młotem? Ale ino w co? Nie we mnie, tylko tutaj w młotek. Zaraz, poczekaj. Dobrze. Tylko nie w kolano. No. Jak pan mógł popaść, nie we mnie, tylko w ten młotek. Moment. Już. Super. Bomba. Seks bomba. Super. O tak. No tak, super. Robimy podkowę z pomocnikiem. I raz, i raz, i raz. O pierdolnięcie pan ma. Bo ja jestem zawodowy nauczyciel. Super. Super. Tak, podkowę już robimy, już połowa podkowy jest. Cóż, muszę tego pomocnika pochwalić, że lepiej wali młotem od byłego ministra kultury i sztuki, bo kilka lat temu byli tutaj ministrowie z Warszawy, pan minister kultury chciał uderzyć młotem, ale nie ma takiej rutyny jak pan, no i nie popadł oczywiście w ten młotek, tylko w kowadło, kowadło mu odbiło i mało go nie zabiło. A pan już się nic nie odbija. Nie, mi nie odbija. Za duże stężenie krwi w perle. To było inoros. I utwalimy, bo Kowal zawsze robił z pomocnikiem. I pomocnik jest tutaj niezbędny. Ma tylko wolny noc. Jest jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, walimy. O tak, super jeszcze. Dobra, moment. Super. No. Super. Super. Tak. Moment jeszcze. Już podkowa się robi. Zacaił się. Moment. Mocno. Super. Mocno. Jeszcze raz. Dobra, super. To mu dobrze zrobił. Ja zawsze dzieciakom w szkole mówiłem, ta ręka to pewna śmierć. Tak. I
zdjęcie teraz zrobić pomocnikowi. Pomocnik do mnie bliżej. I zdjęcie pomocnikiem. Ładno góry, tak jest. Róbcie, ja robię widać. O. Tak jest. Brawo! Brawo! I słuchajcie, wspólnie z moim pomocnikiem, bardzo silnym i zdolnym. Dobra. To jeszcze nie miałem. No! Dobrze. Dobra. I pod na podkowie jeszcze są literki napisane. Wojciechów 2017 rok. Także pomocnik jest bardzo zdolny i umie pisać w twardym żelazie, nie tylko w zeszycie. No niestety raz pani jest potrzebna tutaj jeszcze do mnie. Ja? Zapraszam panią, aparat dać komuś. Pan będzie potrzebny jeszcze. Komu da się robić? Będziesz? Co to się... Zapraszam panią tutaj. Słuchajcie państwo, pokazałem jak się robi podkowę, teraz chciałbym pokazać jak kowal podkuwa konia. Tylko nie ma tylko konia prawdziwego na czterech nogach, ale tu się jest takie źrebiątko na dwóch nogach. Jaki pani ma numer kopyta? 39, średnie kopycisko, no. Bo każdy koń, tak jak człowiek, ma inny numer nogi, inny numer kopyta. I kowal musi odpowiedni numer zrobić, żeby ta podkowa pasowała. To są cząstki do pazurków końskich. Takimi cząstkami obcina się konią pazurki. To jest pilniczek do pazurków końskich. A tu jeszcze jest taki instrument, którym uspokaja się nerwowe konie. Bo każdy koń, tak jak człowiek, ma inny rozum, inny charakter. Nie każdy koń jest spokojny. Kowal ma różne chwyty. Tak jak mówię, panie w szkole na dzieci, tak samo kowal ma na konie. Otóż koń jak jest niespokojny, nie daje się podkuć, to kowal zakłada mu taką fajkę na nos. Takimi obcęgami ściska się koniowi mocno nos, bo koń ma najbardziej unerwione miejsce w nosie. Jak mu się ściśnie ten nos, koń myśli o nosie, nie o nodze i w tym czasie ewentualnie go można podkuć. Ten konik jak będzie dzisiaj niespokojny, też będzie fajka. Nie? Psychologicznie. Teraz pomocnik by mi podtrzymał konia za kopyto. Daj kopyto. Tam go, tam go, tam go. Koniowi podkowę na gorąco do kopyta. Ale już konik był bardzo spokojny. Ale już nie wiemy konika męczyć, bo konik blady. Słuchajcie państwo, za to, że ten konik był bardzo grzeczny, że nie wjeżdżał kopytkami, tą podkowę konik dostanie dzisiaj na szczęście. Brawo. Będzie na pani kamionka. W 2017 roku była pani podkuwana w Wojciechowie na jedno kopyto w temperaturze 1200 stopni. No ale nie dotykaj. Dodam, że mój dziadek taką gorącą podkową goił rany koniom. Konia miał ranę w kopycie, krew mocno leciała. Dziadek nagrzewał tą podkowę, przykładał do tej rany. Ta rana się zatapiała, bakterie się wypalały i krew przestawała lecieć. Gdyby ktoś z państwa miał gdzieś jakąś ranę, przyjechać do mnie, ja przypalę gorącym żelazem i rana się szybko zagoi. Także podkowa jest gotowa. Za chwilkę ją jeszcze schłodzimy, umalujemy ładnie. Będzie ładna, dekoracyjna i konik dostanie ją na szczęście. Dorotka ma nareszcie buty do chodzenia. Jedną sztukę. 1200 stopni było centymetr od gołego ciała. Centymetr, no. Już troszkę pani czuła chyba. Miałem przyciznać mocniej. Oczywiście, by być kowalem, też trzeba mieć ciało odporne na ból, na rany. Nie każdy człowiek ma takie ciało. U mnie dziadek miał takie ciało, ojciec, ja mam ciało moich poprzedników. Jak mam jakąś ranę, to mam dziurki powypalane w kawałeczek żelaza, to mi siedzi w ręce, nie mam czasu sobie tam przekrajać i wydłubać. Ale jak mam jakąś ranę czy wypalenie,
to mam taki puderek, zacieram sobie tym puderkiem tutaj, także wody utlenionej w kuzi nie używam, czasami ewentualnie spirytus. Na gardło. Kilka dni temu sobie przeciąłem tutaj palę dosyć głęboko piłą i na drugi dzień mi się farbą bo olejną zalało, z wynikiem, i tak mi to zaschło i mi się zgoliło. No, także wody utlenionej się tutaj nie używam przez 2,5 pokolenia. Kilka lat temu miałem tutaj lekarzy medycyny z lubelskich stali i tak panie doktorki się patrzyły, jak te iskry lecą mi po oczach, te węgle nakładam rękoma, no i jedna pani nie wytrzymała, okulistka, i zwróciła mi uwagę, że jak pracuję bez okularów, iskra może mi pani w oko. Ja mówię, panie doktor, mam tutaj agrafkę na półce, mam magnes, jak mi coś w oko wpadnie, wydłubuję sobie agrafkę, może magnes wyciągam. Także z usług, mówię, medycznych nie korzystam. Pani doktor była bardzo zasmucona i powiedziała mi tak, panie Kowalu, jakbyśmy mieli wszystkich takich pacjentów jak pan, to by z głodu umierał. Podkowa już jest gotowa, a teraz zapraszam wszystkich, idziemy w drugie miejsce, umalować podkowę na kolanie. Będzie państwo jeszcze tutaj na chwilkę, jeszcze chwilę tutaj porozmawiamy. Podkowa już jest gotowa, ładnie umalowana. Tu ją powiesimy, ona będzie ładna, dekoracyjna. I a czym jest pomalowana? Taką farbą grafitową. Ta farba wsiąknie w to i będzie sucha za chwilę i damy konikowi na szczęście. A pod konie też było malowane? Nie, bez farby. Słuchajcie państwo, tam pokazałem jak się kuje to żelazo, a tu są drobne takie różne wyroby, które kowal kuje tutaj w kuźni. I Pana Jezusa, widzicie państwo, można wykuć z żelaza i róże, kwiaty, tulipany, koty, słonie. To jest pucha dla strażaków do Warszawy. Jak odchodzą na emeryturę z kaskiem i z toporkami. Taką podkowę ozdobną też robię raz w roku najlepszemu wójtowi roku w Polsce, którą wręczam w Warszawie w Telewizji Polskiej na Woronicza w lutym i co roku taki główny puchar robię najlepszemu wójtowi roku w Polsce. I łańcuchy, i żyrandole, i lampy, drzwiczki do kominka, ogrodzenia, zawiasy, rowery, różne takie indywidualności, których nie można kupić w sklepie, to tutaj właśnie w tej kuźni się tutaj robi. To tak państwo dziwnie troszkę dzisiaj trafiliście, że od wczoraj tutaj się odbywają przez 2 tygodnie ogólnopolskie warsztaty kowalskie. Z całej Polski tutaj uczniowie, którzy chcą się uczyć zawodu kowala, przyjechali, tutaj śpią, mieszkają i kują. Od rana do pierwszej, o pierwszej idą na obiad i dlatego państwa tak na chwilę mogłem tutaj przyjąć, bo od 2 godziny już zaczynają pracować i przez 2 tygodnie tutaj będą się uczyć zawodu kowala. Tutaj też przyjeżdżają kowale z Gdańska też, do okolic Gdańska, z Zakopanego, z Warszawy. Takie centrum kowalstwa tutaj jest w Polsce, w Wojciechowie. Tutaj jeżeli państwu chciałem troszkę pokazać historii kuźni. Jak mówiłem, kuźnia stoi 97 lat, ale dawniej ta kuźnia wyglądała tak. Przez 52 lata była w takim stanie. Tu pracował dziadek całe życie, ojciec całe życie. Ja w wieku 16 lat zacząłem posuwać konie w takiej kuźni drewnianej. Kułem 8 lat. Jak się to rozkułem finansowo na kuźni koni, to tą kuźnię rozbudowałem na taką, a z tej zrobiłem jeszcze raz taką. Ale wszystko się dzieje w tym samym miejscu. Tutaj w tej kuźni rękoma na tym kowadle potrafiłem sobie zarobić pieniędzy, by na pustym polu dziadka stworzyć raz, dwa, trzy domy, wybudowałem duże, stworzyłem takie gospodarstwo agroturystyczne, w którym tam jest 20 pokoi, są sale weselne, żona zajmuje się agroturystyką, dzieci szkolne, wycieczki różne przyjmuje, autokarowe, na noclegi, na wyżywienie i to moje gospodarstwo agroturystyczne, które stworzyłem z pracy rąk w tej kuźni, 16 lat temu zdobyło pierwsze miejsce w Polsce w konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w Polsce. Nagrodę za to dostaliśmy żoną puchar ministra rolnictwa i tygodniowy darmowy pobyt we Francji. Była to największa nagroda w moim życiu. Oprócz pracy dużo różnych tutaj wycieczek ludzi z kraju, ze światu przyjmuje. Nigdy nie myślałem, że kuźnia będzie miejscem spotkań tak wielu różnych ludzi. Tutaj arcybiskupowie lubelscy byli z wizytą u mnie w tej kuźni. Tu mam zdjęcie z dawnym prezydentem Polski, Aleksandrem Kwaśniewskim. Z Jolantą Kwaśniewską jestem na zdjęciu. Tutaj z ministrem kultury i sztuki, z Bogdanem Zdrojewskim. Byłem na Zamku Królewskim w Warszawie, zaproszony przez ministra kultury i dostałem dyplom uznania za swoją pracę. Tutaj pani Teresa Lipowska z filmem Jak Miłość też waliła młotem w kuźni. Tutaj Andrzej Leper, nieżyjący szef samoobrony, też krawat zostawił tutaj w kuźni z podpisem Leper i w moim domu jadł obiad.
swoją ciężką pracą, też bez studiów, bez matury, ale swoją ciężką pracą doszedłem do wielu różnych dyplomów, nagród. Między innymi dyplom za pierwsze miejsce w Polsce w kuciu artystycznym i pierwsze miejsce w Polsce w podkuwaniu konia. Tutaj są łyżeczki widelce kowala. Takimi łyżeczkami kowal je obiad, bo kowal musi być silny. Tutaj jeszcze z dawna zachowały się różne rodzaje żelazek. To żelazko, takimi żelazkami ludzie pracowali ubrania. Otwierali żelazko, wsypywali gorący węgiel z pieca, zamykali to żelazko. Żelazko się nagrzewało i można było nim pracować. Tu już jest żelazko z lat 50., które są, jest już właśnie na gniazdko, na prąd. To jest to, jeszcze chwilkę. Koń i pomocnik teraz po nagrody. Koń i pomocnik. Dla pani pamiątka z Wojciechowa, w pamiątkową torebkę, pod koniec jest troszkę ciepła, żeby się pani spaczyła, to po prostu pamiątkową torebkę, ona tam udosnie taki. Dziękuję. Pomocnik teraz do mnie, tutaj pomocnik. Pomocnik za wspaniałe pierdolnięcie młotem dostaje na pamiątkę widokówkę z kuźni Wojciechowa. Jest pan bardzo dobry w tym paleniu. Jeszcze raz panią poproszę. Państwo, to był koń, faktycznie, no. Pokazałem, jak się robi podkowę, pokazałem, jak się podkuwa konia, a teraz w delikatny sposób chciałbym pokazać, jak kowal zakłada tą fajkę na nos, o której wcześniej mówiłem. Jak mówiłem wcześniej, koniak jest niespokojny, to ściska mu się tutaj na nosek. O, tak wygląda. Ale kowal ma troszkę brudne rączki i niechcący panią troszkę usmoliłem, tak nie chcą. Ale pół godziny nie wolno wycierać tego nosa, to będzie pani miała szczęście przez całe życie. Pół godziny trzeba chodzić z takim nosem. Super, a pół godziny, no. Ale jakby żona w domu była niespokojna, to ja mogę... Tak. To jeszcze pod tą stronę, panie, przejście jeszcze pod tą stronę. Chodźcie tutaj, panie, wyżej. Każda kobieta, która jest pierwszy raz w kuzi, a chce mieć szczęście przez całe życie, prawą ręką musi mocno pociągnąć i tam później podmuchać. Pociągnąć lewą, prawą. Pociągnąć, podtrzymać, zaraz i tam dmuchać później. No, ciągnę i to dmuchać. O. Co tam?